Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Shipwreck 64. Miałem lekkiego mindfucka, ale już sobie przypomniałem, w co my tutaj gramy. No i kochani, sytuacja jest taka, że podobno... Dobra, ogólnie to jest północ, myślę, że powinniśmy pójść spać, okej. Okay. Możesz iść do hala, żeby sobie teraz odpocząć, dobra. Napisaliście mi ogólnie, że podobno, żeby ogólnie tutaj dostać tą taką porąbaną grę, wszystkie gry musimy przegrać. Tylko to troszeczkę jest nielogiczne dla mnie, bo z tego powodu, iż... Dobra, dobrze było mieć fajnie jakiś tam czas spędzony naokoło, bla 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 bla. Zdobyćmy więcej przyjaciół sobie jutro. Dobranoc, koleżko. No właśnie, pisaliście mi, że potem trzeba wszystkie gry przegrać, tylko jest dla mnie to nielogiczne, bo poprzednio jak przegrywaliśmy, to po prostu powtarzaliśmy sobie dany quest, tak? Tutaj chyba nawet tutaj przegraliśmy w tej wersji i coś było nie tak. No właśnie, tutaj też chyba przegrywaliśmy jedną grę i też nam kazało to powtórzyć. Ale zobaczymy. Może najpierw zobaczmy, czy te gry da się przejść. Jeżeli się da przejść, to potem sobie już zrobimy to w sposób niby prawidłowy, ale niby nieprawidłowy. Dobra, ostatnia gra, którą mieliśmy, to były gry kokosy. Potem mieliśmy ten statek odsumować. No to teraz nam zostało w sumie malowanie obrazu. Tylko malowanie obrazu było gdzie? Tutaj jest na pewno wystawa tych obrazów tego króliczka. Zajrzyjmy przy okazji, co tutaj jest. Tutaj jeszcze nie ma nic, tak? Mam nadzieję, że wiesz, że najprawdopodobniej wszyscy umrzemy. Dobra, spędzam mój ostatni czas tutaj. Okej. Dobra, spoko. Najpierw to. Nasza gęś. Dobra, co chciało tak długo, bla 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 bla. Spróbujmy rozegrać pycyki. Obstawiam, że to już nie będzie tak łatwo. Ops. Zobaczymy, czy tu będzie znacznie trudniej. A pewnie będzie. Staram się to ogarnąć w ten sposób. Dobra. No to była do tej pory chyba najłatwiejsza minigra. Do tej pory. Tu kolejne. Zmiana strony. O! Słyszałem cię! Jeszcze tu. To było najłatwiejsze w sumie. To było easy. Ta minigierka jest najłatwiejsza. Ta minigierka jest najłatwiejsza ogólnie z tych wszystkich tutaj. Być może trzeba było poczekać. Czujesz to? Tak, drogi przyjacielu, to tak pachnie dobre jedzenie. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, że udało ci się również to za pierwszym razem zrobić. Dobra, widzimy się na plaży. No właśnie. Tutaj w ogóle nie mam żadnej instrukcji, żadnej nie ma tutaj plakietki, która by nam cokolwiek, o czymkolwiek informowała. Okej. A to zostały nam dwie minigry. Obraz i zbieranie szczątków naszego statku. Trzy w sumie. Minigry. Nie pamiętam, gdzie to było już, kurczę, no. Totalnie nie pamiętam. Ja w ogóle niedawno wstałem, dlatego też jestem taki trochę przymulony. Za co was serdecznie przepraszam. No ale tak czasem bywa. Tak czasem bywa. Dobra, to na pewno nie było tu. Nie potrzebujemy... To jest miasto chyba, tak? Town Hall. To jest tu.
Musimy iść do ratusza, właśnie do króliczka. Króliczka? Do króliczka. Dobra. Najpierw statek. Idziemy zbierać nasz statek. Naciśnij przycisk. Jaki przycisk? Że prawy? On sobie idzie tam, okej. On sobie idzie tam, to zbieramy tę szybciorkę. Nawet nie będziemy nigdzie sobie tam podróżować przy okazji. Po prostu idziemy i zbieramy tak najszybciej te wszystkie rzeczy. No i mówię, tak naprawdę jak nam się uda to już zrobić. Jak uda nam się to już zrobić, no to zostanie nam jeszcze tylko i wyłącznie obraz, plus jeszcze ten pseudostatek, który również będę chciał przejść jak poprzednio. No i wydaje mi się, że on teraz szybszy jest. Czym się wrócę? Dobra. Kolejne będzie tutaj. Tylko on tu do nas idzie. Cholercie. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Tak, on idzie tu. Mam nadzieję, że pójdzie boczkiem. Nie. Becky. Becky the Beaver. Beaver? Tak się to mówiło? Nie wiem. Dobra, to już będą trzy części, jeszcze tylko połowa i mamy to. No, wydaje mi się, że to też nie jest jakoś trudne do zrobienia. Naprawdę chyba to również jest jeden z łatwiejszych tych trybów. Bo tu, jeżeli się po prostu nie zbliżasz do niego, to jest naprawdę elegancko i nie ma większego problemu z jakimś jego ominięciem. Myślę, że nie mam żadnej staminy, która nam się tutaj zużywa. Tego tu widzę, tutaj jest 2, tu i tu. No to easy. On też ma takie fajne AI, że on nie zmienia kierunku, jak my nas go obchodzimy. Dzisiaj zobaczcie. No mógłby się teraz cofnąć, nie? Ale nie, on już pójdzie dookoła. A, jednak cofnął. Jednak cofnął. Zmieniam zdanie. Jednak cofnął. Nie widzę tutaj również żadnych innych dziwnych rzeczy, które na przykład by się nas czaiły. No tak jak na przykład mieliśmy na tej łódce, no to było widać definitywnie, że ktoś tam sobie stoi, nie? Tutaj nic. Tutaj nic. No ja nic nie widzę. O? Jest kod. No i kurde. Coś tu jest. Ej, poczekajcie. Nie mogę zatrzymać gry. Fuck. Już my jakieś kody tam mieliśmy. My jakieś kody mieliśmy tam do wpisania. Nawet te głupie drzwi, jak nam pokazywały te filmiki, one coś tam miały. Miały jakieś napisy. Czyli tutaj mamy możliwość wpisywania różnych rzeczy. No dobra, to już przynajmniej wiemy, że istnieje coś takiego. Zobaczymy, czy też koleżka przypadkiem nie zacznie szybciej się do nas poruszać. Ja tutaj trochę już powciskam tych rzeczy. Bo powiem osobiście, nie przeszkadza mi teraz nawet, jakbyśmy przegrali. Naprawdę nie przeszkadza mi nawet, jakbyśmy to przegrali. Ja no, czy nie chodzi? Nie pamiętam tych kodów, które tam były. No ale dobra, wiemy już, że tutaj mamy ogólnie panel do wpisywania czterocyfrowego kodu. I może być to dosyć istotne. Na pewno jest istotne. 100% jest istotne. Ogólnie widzę, że czasem nam nawet tak delikatnie jakieś te klawisze, jeżeli chodzi o klawiszologię, po prostu poruszania się, chcemy tak to zaszwankować. Zobaczcie w ogóle, jak on wygląda. Kurde, jest creepy. Dobra, no nie było to ciężkie.
Zrezygnował. Dobra, mamy łódkę z powrotem. Ja w ogóle nie wiem, czy ja wam tego nie będę delikatnie przyspieszał. Gdybym to, że nie mam odcinka na dzisiaj. Dobra, masz ją, mamy. Dobra, mamy. No to nie było trudniejsze. Nie było w ogóle trudniejsze. Bardziej się obawiam tutaj o to. Dobra, cześć przyjacielu, Stumbler. Świetnie. Wiemy, o co ci chodzi. Nie będziemy tego nawet czytać. Mam nadzieję, że już tego tuszu trochę masz. Dobra. Kurde! Hops. Będzie pełne skupienie, wybaczcie mi chwilowe milczenie. Już. Proszę. Jezu, tu się wszystko zlewa, wszystkie te dziury się tutaj zlewają. Wydaje mi się, że on szybciej teraz to robi. Gnida mała. Dobra, tu nic nie ma. Weź tu wyjdź. Myślę, że tego nie przegram. Ale różnie może być. Ja mu się teraz przewaliło, tak. Dobra. Teraz już to robię znacznie odważniej niż wcześniej. Bez porównania. Teraz to już jest bez porównania. Chociaż, kurde, nie wiem czemu, bo... W sumie jakby mnie patrzeć, gra jest teraz niby trudniejsza, niby, powtarzam, niby. Gdyby było wszystko. Czy dziury zaliczone? Zaliczone. Już nic nie powinno być. No dobra, to czekam, aż skończysz. Koleżko. Następne gry, które tutaj będziemy mieć, to oczywiście je sobie przegramy. Szybciej, 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 szybciej. Dobra. Ja po prostu do was wrócę za chwilę, co? Tak będzie chyba najlepiej. No i jesteśmy, moi drodzy. To było easy. Nie zmieniłem nawet miejscówki. Tylko połupie ponawalałem. Okej, okay, it's done. Świetnie. Już? Już. Tumblr Paint. Nie ma problemu. I został nam ostatni. Został nam ostatni. Tylko to już będzie... To już będzie w sumie... Właśnie, to jest północ. Czy teraz nie mieliśmy gdzieś przypadkiem iść? Wydawało, że my go tutaj spotykaliśmy. Wydawało, że my go tutaj spotkaliśmy, ale chyba nie. Dobra, wrócimy się do hala oczywiście. On hal. Dobra. Masz już wszystkich swoich przyjaciół. Teraz wróćmy sobie na wyspę. Na łódkę. Możesz również szukać dalej. Dobra, w sumie nie mieliśmy jeszcze tego. Odejdźmy z wyspy. Okej, okay, prowadź. Wydostajmy się stąd. Dobra, no to idziemy. Moi przyjaciele są tutaj. A łódka jest gdzie? O, jest i pan wilku. Okej, okay, koleżko. Moment prawdy. Powodzenia, wydostajmy się stąd. No, nie mogę po prostu odejść bez moich ludzi. Wiem, że byłem wredny dla ciebie, ale...
Patrzenie, jak aktualnie zamierzasz, że masz zamiar stąd odejść? Powiedziałem to zbyt szybko. Było miło was poznać, moi drodzy. Okej. Okay. To jest Tumblr? Okej, okay, koleżko. I właśnie, jak to przetłumaczyć? No, po prostu do zobaczenia, okej. Okay. Albo nie zupełnie, ponieważ wiesz, wulkan i te inne sprawy. Miałem nadzieję, że mógłbyś wziąć mnie ze sobą. Ale jednak wolę zostać tutaj. Jeżeli moja sztuka spłonie, ja spłonę z nią. A. Więc... Jeżeli nie zobaczę cię już ponownie... masz naprawdę talent. I ręce. Użyj ich mądrze. Do zobaczenia. No właśnie, i co się teraz stanie? Bo to jest ten budynek ze spawnu. Z main menu. What? Shipwrecked. Zrobiłeś coś źle. Myślisz, że to po prostu, że możesz się skądś wydostać? Bardzo, bardzo zabawne. Wracaj tutaj. O Jezu. Jezu, ile tu jest rzeczy. Możesz być jak małym rebeliantem. O Jezu, to jest wyzywali. Wracaj i próbuj ponownie. Nie słuchaj się instrukcji. No dobra. Tak zrobię. Wyzywanie nas po konkretnie, naprawdę. Więc co, no próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Znów się nic nie działo. To już będzie trzeci odcinek, kurde. No jakbym, jak teraz się nic nie stanie dziwnego, to wy mnie zjecie. Wy mnie po prostu zjecie. Ja jestem pewny, że wy mnie zjecie. New game. Lecimy od podstaw. Make your choice. Oczywiście, że 9-7. I powiem wam tak, ogólnie gra się niczym nie różni, jeżeli się ją dobrze przejdzie. Da się skipować? No ja wiem, że potrzebujesz mnie pomocy. Dzień pierwszy. Again. To teraz partolimy wszystkie roboty, jak leci. Partolimy wszystko. Bla, 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 bla. Bucky, Beaver. Dziękuję. Dobra, strawę mu chyba będzie na to. Pierwsza PM. Zobaczmy, co się stanie, jak pójdziemy i spróbujemy spartolić tutaj pierwszą robotę. Ja w ogóle będę dał po pysku. Po drugie. Aha, tu są jakieś kody faktycznie, ale to nie jest to. To nie jest to. Dobra, Olive the Otter. Patrz, Oliwka. Zabijecie. Dobra, jedna robota spartolona. Ups. Wychodzi na to, że nie jesteśmy oboje dobrzy w znajdywaniu. No, okej, zawsze możesz spróbować podobnie. No nie, 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 nie chcę. Chcecie walnąć. Ona robi się jakaś dziwna. Okej.
Zobaczymy, czy będzie zmiana. O, jest zmiana. Okej, mamy coś innego. Etykieta brzmi... Ostatni telefon Oliwii. You showed up at the door again. I don't know what to do. Something about us just felt wrong. Okej. Żeby powiedziawszy nic nie zrozumiałem. Okej. Robi się creepy, oki. Ups. Nie jesteśmy... Dobra. Muszę, możemy spróbować ponownie. Ale ja nie chcę to próbować. Idziemy dalej. Ja mam oczywiście tłumaczenie tego wszystkiego zostawię albo... Ja no raczej zostawię wam w tym. Zostawię wam bla 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 bla. W napisach YouTube'a. No nie postaram się, ile nie zapomnę, ale raczej nie zapomnę, tak jak ostatnio. Nie zapomniałem, wiem. Przepraszam. W pierwszym odcinku nie mieliście tego na pewno. Ale wiecie, ja zazwyczaj nagrywam odcinki dosyć późno. I potem jest taki problem. Okej. Okay. Spoko, nie ma problemu. Twoja łódź, tak, tak, tak. Bla, 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 bla. Spróbujmy sobie tutaj przejść, ale wątpię, żebym tutaj jeszcze przeszedł. Typ jest od samego początku, z tego co widzę. No, ej. No, nie w tą stronę. Jednak w tą. No co ty robisz, Becky? Problematyczny. O, gitara. Mamy jedną próbę kolejną. Jak ja tu przechodziłem wcześniej? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Chyba tędy, tak. Dobra. Hopsa, hopsa. Wychodzimy tędy. Ale chamstwo. Ale chamstwo. O Jezu. Kamera tu jest dziwna. Oddajcie mnie kamerę. O, dziękuję. Nic nie widzę. Znaczy coś tam delikatnie widzę, ale bardzo mało. Czemu się nie robi ciemno? No to jest druga łódka, kurde, no. I teraz zastanawiam się, czy to po prostu... Czy to jest w jakiś sposób... Że tak powiem... To jest w jakiś sposób po prostu bug, że my tu się dostaliśmy. Tamten typ jest nadal. Czy na to, że może jak się ciemno zrobić, nam się jakaś ta ścieżka podświetli, ale wątpię. Bo jak ja bym miał sobie to, wiecie, w jakiś sposób rozplanować, to byłoby naprawdę ciężko. Klikam prawym może tym jego specjalnym trybem, ale nie. Może być już ciemno? Nie może być, tak? Tamten się nie rusza. No, gro. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że po prostu nie będę się tutaj nie wiadomo jak trudził. Po prostu, jak się zrobi ciemno, to do was wrócę.
Dobra, kochani, niestety, ale próżno czekać na to wszystko. Wydaje mi się, że dopóki nie włączymy pierwszych tak naprawdę tutaj pierwszych przycisków, to raczej nie mamy co czekać na to, że się ekran zciemni. Takie mam wrażenie. Dodatkowo też próbowałem ten most ogarnąć, ale to jest niemożliwe wręcz. Dla mnie to jest po prostu niemożliwe, żeby to ogarnąć. No spróbujemy oczywiście sobie... O! O! Kamera nam się nie zmieniła. No nie. Nie zareagowało to na nas. W ogóle na nas nie zareagowało, zauważyliście to? Ale jaja. Dobra, zostawmy na razie tutaj. No ja się chcę jeszcze raz dostać na górę i zobaczyć, czy tam się poświeci jakaś ścieżka. To mnie najbardziej interesuje. Być może wszystko w porządku, tylko i wyłącznie trzeba tej ścieżkę sobie zobaczyć inną. Tak może być. Tu w ogóle jest chyba nawet szybsza droga. Ja, tu jest szybsza droga. Nic się nie podświetla. Nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Nie mam pojęcia, jak się tam dostać, naprawdę. Dobra, raz się nie udało. Raz się nie udało. Zaraz zobaczymy drugi. Tak, są ostre. Jeszcze raz. I znów musimy to ogarnąć w ten sposób. Ej, ale wydaje mi się, że tu już jest ciemniej. Tu już jest ciemniej w tej chwili, jak przegrywamy grę. Północ. No dobra, myślę, że dalej będę chciał sobie tutaj popodróżować, popatrzeć różne rzeczy. Dobra, it says. Simon mówi. Tu jest plaża, tak? Wszyscy już śpią. No nie, myślę, że tak nie będziemy bawić. My jeszcze spać nie idziemy. Być może w Town Hall coś jeszcze znajdziemy. Tu spotkaliśmy tego naszego koleżkę, tylko on gdzieś tam był chyba, nie? Tak. Tu spać nie mogę. Czyli tak naprawdę każda próba przejścia gry to będzie dla nas mijanie czasu, kochani. Więc ja to jeszcze inaczej zrobiłem. Living Quarters i tam będziemy mieli Museum, tak? Tu gdzieś po prawej stronie chyba. Ja. Exactly. Tu jest coś wyświetlane w nocy, wow. Nadal żadnych kodów nie znalazłem. To jest Bucky the Beaver. To jest ten zajączek. We. IK. I zapętlone. Zobaczcie, że tutaj mamy... On podrzyna gardło. ILK. We. I nie wiadomo, co jest dalej. Tu też nic nie ma, w ogóle możemy kamerą wyjść stąd. Gdzie tekstury bugują? No dobra, to tylko tyle, że tu jest jakiś filmik puszczony. Ciekawie. No dobra. W takim razie, no chyba tu już nie mamy co robić, tylko musimy iść do... hala i w halu sobie... po prostu to odespać. W ogóle zauważyłem, bo sobie teraz patrzyłem w necie, czy jest w ogóle jakaś trasa na tą niewidzialną podłogę, tak jakby na ten niewidzialny labirynt, który jest na dole. I wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś bug, że widocznie gra korzysta z jakichś presetów, które są wczytywane
spod mapy. I widocznie do tego też... Wow! I widocznie do tego też tam te przyciski i tak dalej są po prostu na górze. Możliwe, że to jest w ogóle nieistotne. Ale zauważyłem za to inną rzecz. A dokładniej mówiąc, zauważyłem, że niektórzy mają tak jakby inną grę. Nie patrzyłem dokładnie, co to jest, tylko widziałem, że jest inny styl graficzny w ogóle, więc ta gra naprawdę dużo musi mieć tutaj w sobie tego kontentu. I to może być ciekawe. To może być ciekawe. W sumie nigdy też nie udało nam się dotrzeć tam do dnia na przykład trzeciego. Zawsze drugi odpływamy, tak? No bo zawsze robiliśmy to w ten sposób, żeby się udawało. Koleżanki już nie ma. Koleżanki już nie ma, jest. Jest koleżanka. Musimy przegrać wszystkie gry. I tu z nim nie było na przykład żadnej cutscenki ani tych rzeczy. A jego nie ma tutaj chyba, już jest, jest, dobra. No dobra, ale na razie z tobą nie gadam. Chciałem iść do Town Hallu tak naprawdę, a nie tu. No dobra, zobaczmy sobie z samego rana, czy mamy tutaj jakąś zmianę, bo możliwe, że też jest jakaś zmiana. To jest tylko Wilkor. Jakiś film dalej jest wyświetlany. Ten sam. Jest gąska. I u ciebie też musimy to przegrać. Tym razem nie reagujemy. Łódź się też nie mogę, powie. No cóż. Cokolwiek. Okej, okay, zaczęło się palić. O! Coś ty zrobił. Ty jest głupi szczurze. Wracaj tutaj i zrób to porządnie, tak jak trzeba. Nie. Dobra, to teraz sprawdzaj dym. Jeżeli zobaczysz dym, wyłącz kuchenkę. Teraz wynoś się z mojej linii wzroku. Bla 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 bla. Rabarbar. Odjebiemy jeszcze raz to samo. A? Musi się zaczął palić? Co? Szybko tym razem. Szybko tym razem, wow. Ej, nie możemy w ogóle z nim teraz gadać już. Nic, zero, nul. Po obiedzie też nie mogę walić. Dobra. Kurwa. To było creepy fuj. To było creepy jak... O Jezu. O fuck. Okej. Okay. Gra się robi tutaj naprawdę porąbana. Odblokowało nam się przejście.
Coś tu jest na miejsce. Okej, nowe miejsce. Wow. Jakaś kuchnia. Nice. Co to było? To nam coś pokazuje. Mamy coś... O kurde. Tu jest blokada, ale tu jest jeszcze jakieś inne przejście. Wow. Wow. Dobra, gra się robi naprawdę posrana. Gra się robi posrana i to na maksa. Opa. Mamy przejście tędy, tylko co nam to da? Czy to jakiś labirynt? Co to jest? 8? Wygląda jak 4×8. Tu się dzieje. Ej, no naprawdę jestem w szoku, bo ta gra... Po kilku przegraniach robi się już po prostu porumana. Tabliczka. Etykieta brzmi... Cheat, co znaczyło arkusz muzyczny? Hello, this is Wolf. I was using one of the silver tech computers around the place. And would you look at what I found online? They have a bunch of sheet music everywhere, so I could just take one, print it off, and play it on my piano. It's lovely. I found this one song I want to try. It's called Hot on the What? What? Jest w ogóle jakieś przejście dziwne. Wiecie, co mi to przypomina? Planet Craftera, do którego wrócimy niedługo, bo już wychodzi 1.0 i Planet Crafter będzie tak grany od początku. Totalnie od początku zagramy sobie w Planet Craftera. Dobra, tutaj chyba więcej nie ma. I znów kolejna rzecz do tłumaczenia, szkoda, że tu nie ma napisów. Trochę mi to boli. No to jest ciemny wilk. Wilker. Kolejny kod. Masa kod. A 4×8? Raz, dwa, trzy, cztery. Jup. Chyba nie. Dobra, Wilkor. Cześć, Baki. Jesteś tu, żeby obserwować sztukę, jak widzę. O, respektuję to. W sensie, no, szacun, stary. Rozejrzyj się dookoła. 5, 8, 5, tak? To jest 8 na pewno. 8, 5. Cześć. Dobrze cię widzieć tutaj, Baki. Czy nie jest to dosyć takie świetne miejsce? Serio, ta sztuka jest piękna. 8, 5. Co to znaczy? Dems 4. 8, 5, 4. Albo 9. 9, nie 4.
859, tak? To, że ich jest dwójka, to dwa? 8592 8593 8591 Nie 8594 Też nie 5 8596 No brute force'em to robimy. Osiem, pięć, dziewięć, dziewięć. Coś jest źle. Coś zrobiłem źle. Któryś z kodów jest tutaj zły i niedobry. To jest piątka, no na pewno. Czy nie trójka, kurde. To jest trójka przecież. Ja patrzyłem tutaj na środek. To wygląda jak piątka, to jest cały kontur. Może z ósemką coś spartoliłem. Nie no, osiem to osiem. Może coś tu jeszcze jest? Tak to by chodziło, że coś drugiego nie mamy. O, coś tam jest? Tam są drzwi! Ej! Jak ja tego nie zauważyłem? Jak to się zdarzyło, nie wiem. Jest zamknięte. Że ja tu... Jezu. Piątka, jak tam trójka była. Nie mogę. Nie, no to nic nie mam. Być może w tekście tym z pianinem coś on mówił. A jeszcze raz? Bardziej słucham. Hello, this is Wolf. I was using one of the silver tech computers around the place, and would you look at what I found online? They have a bunch of sheet music everywhere, so I could just take one, print it off, and play it on my piano. It's lovely. I found this one song I want to try. It's called Hot on the Ogólnie, ja wam powiem troszeczkę szczerze, że widziałem stronę twórców. Widziałem kanał twórców na YouTubie. I oni tam co jakiś czas wrzucali zagadki. I był tam taki filmik o grających kryształach. Wydaje mi się, że to jest w ogóle właśnie... Wydaje mi się, że to jest właśnie ogólnie coś, co będzie tutaj potrzebne. No, ale no patrzę, tutaj naprawdę nie widzę, no ta czwórka... Czwórka to dziewiątka, nie czwórka, nie wiem, czemu mi to czwórkę przypomina. Ale nic dalej nie widać. I tam by było 8, 3, 9 i coś. 8, 3, 9, 1... 8, 3, 9, 2. Daj się wpisywać? Nie. 8, 3, 9, 3. 8, 3, 9, 4. Też nie. 8, 3, 9, 6. 9, 7. 8, 3, 9, 8. 8, 3, 9, 9. Nie ma, coś musi być inaczej. W ogóle zobaczcie, to jest 1, 3, 7, 9 podświetlone. 9, 7, 3, 1. 1, 3, 9, 7? Też nie. 2, 6, 4, 8. 2, 4, kurwa. Dobra, nieważne. O, są tutaj kody. Będę musiał tutaj przemyśleć wszystkie zagadki, które mamy tutaj w tej chwili. Ale moi drodzy, to by było na tyle. W ogóle się bagują chyba te palemki trochę. O, się palmusy bagują. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja ocenię filmu, gram do Achiro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku Shipwrecked 64. No będziemy dalej sobie te zagadki rozwiązywać. I nie mówię, że tych zagadek nie będziemy sobie rozwiązywać z pomocą internetu, bo być może i tak będzie. Być może i tak będzie, nawet jestem pewny, że tak będzie, że ja sam wszystkiego tutaj nie ogarnę. I w sumie, żeby coś zobaczyć, no niestety, musimy się czasem zaposiłkować internetem. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!